Hej, cześć, siemano wam wszystkim, witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. On po prostu za dużo i gada. Prawie po 34 odcinkach, 34 na pewno będzie już, dopiero... Zawsze to powtarzałam. Będę miał drugi rozdział w tej grze. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. No niestety. Teraz każdy. Trochę długo ten rozdział robiłem, ponieważ on był nawet długi, powiem wam szczerze. Drugi rozdział też będzie pewnie długi, ale postaram się bardzo go szybko zrobić. W ogóle chcę postarać się jak najszybciej przejść tą grę, ale, ale teraz idziemy, wiecie gdzie? Do tego miejsca samego, co wcześniej byliśmy. To znaczy do... No, do tych bandytów właśnie, bo zapomniałem, że tam był jeszcze ognisty łuk chyba, czy coś takiego. Nie, mniejsza z tym, chyba ognisty łuk. Ale zobaczymy sami zaraz. A tymczasem sobie może porozmawiamy na temat jakiś, kto wie. Co się stanie, kurczę, jak Putin się wkurzy na przykład, bo oj, się źle się dzieje, oj, źle. Ja tak wiedziałem, że będzie źle się działo, no niestety. Oj, się źle dzieje, oj bardzo, kurczę. Powiem wam szczerze, że się boję tego wszystkiego, bardzo się boję. No ale trzeba jakoś to przejść. Każdy się boi na pewno. Na pewno każdy, tylko nie chce się przyznać. Ja tam się przyznam trochę nawet. Troszkę się boję tego, ale zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy, czy damy radę, czy nie damy radę z tym. Bo tam ostatnio był, jak nie wiem, czy oglądacie wiadomości, czy macie gdzieś ich. Ja tam oglądam czasami też wiadomości. Bo ostatnio było tak. Była bomba. No, w samolocie teraz, kurde. Znaczy wybuch. Znaczy nie wybuch, tylko te bomby coś tam wystrzelili te. Coś tam z Turcji, nie, mniejsza z tym. No to właśnie dzisiaj się dowiedziałem. To jest 24 październik, właśnie to jest wtorek. Wtorek, właśnie. I cały dzień gadają o tym. Czekajcie, pomyliłem się. Chwila. Muszę sobie ogarnąć teraz. A nie, dobrze idę, dobra. To mam iść, aha, do najemników. Tam, no, przy najemnikach są te bandyci właśnie są. I tak, wracamy jeszcze do tego tematu. Oj, źle się dzieje, tylko tyle powiem wam. No ale trzeba jakoś to przejść ten ból. Oj, trzeba jakoś to przejść spokojnie. Albo niespokojny. A też ostatnio czytałem właśnie, coś było, oj, dawno. Tydzień chyba już, że można przygarnąć Syrijkę, co nie? Syrii jakąś dziewczynę. Jakaś tam atrakcyjna. A brzydka jak... Nie wiem jak. Ale nie będę już tam wgłębiał się tam w ten, w tę dziewczynę. Właśnie jest do przygarnięcia jakaś dziewczyna, co nie? Łana czy nie łana, to mniejsza z tym, co nie? Ale... Nie mam czasu na takie rzeczy. Rozwalił mnie komentarz jeden, co nie? Posłuchaj właściwych ludzi. Po prostu beka. Co nie? Jakiś chłopak napisał też na tym, wiedza bezużyteczna. No. Tak jak nazwa sama nadaje. Wiedza bezużyteczna, że bez sensu to wszystko jest, co nie, a jak? Co nie jest, można ją przygarnąć. Dobra. Do sedna musimy to powiedzieć, znaczy no. I chłopak napisał tak, że... Że jeszcze coś podpierzyte, jeszcze bombę położy i co będzie, i wybuchnie. Jezu, wszyscy na niego, Boże. Rozwalił system. Nie wiem, nie pamiętam jak to było, ale coś takiego było, też taki komentarz. Aż mnie to też rozśmieszyło, powiem wam szczerze. No, spierdzielaj. Chciałem się... Trzyma... Alb... Wypierdzielaj. Kurde, ziomuś, nie denerwuj. Jak on fajnie wygląda? What the fuck, gdzie go odrzuciło? Myśli, że to takie łatwe. Beka. To było oczywiste. Dobra, idziemy dalej. Ale nie, serio, ten komentarz to tak rozwalił wszystkich po prostu. Czekajcie, tędy to idziemy. A to będzie najszybciej, tak mi się wydaje. O, goni mnie, goni mnie. Goni mnie najemnik.
tylko teraz, chwila. Żebym się nie pogubił teraz, to chwila, na górę tam. A zaraz, czekaj, bo mnie goni, co nie? Kurde, oczep się ode mnie, frajerzy. Ale uwziął się, ja nie mogę, jak jakiś... Czekajcie, jest tu... Źle idę. Cholera jasna. Źle poszedłem znowu, o Boże. Nie, serio, ten komentarz to tak rozwalił system. A właśnie ostatnio też gadają o tych anonimousach, co nie, tych maskach. Kurde, to jest bez sensu. Bez sensu, tylko internet. Jeszcze cię dorwę! Internet tylko. Internety no, rozwalają to tylko. Te rzeczy. Dobra, idziemy dalej. Nie no, bez... Kurde, jak ktoś chce więcej dowiedzieć się, bo ja tak za bardzo nie umiem. No, nie znam się na tych takich rzeczach, wiecie. Jak ktoś chce, niech sobie zajrzy do Atora, wideo prezentację do pana Krzysztofa Woźniaka, jak ktoś chce. Jak ktoś chce, niech sobie zagląda na ten kanał. No nawet on może dobrze. Dobrze wszystkie te komentuje, te wszystkie, wiecie, te rzeczy. Ale nie do końca. Bo dużo osób na niego jeszcze hejtuje, wiecie na co? Za co? What the fuck? Co on tu robi? Ja pierdzielę. What the fuck? Chodź tu. What the fuck? Spoko. No te... Teraz oprzedziłeś, kurde. A jak? Teraz to przesadziłeś, ziomuś, kurde. No nie wierzę. No nieźle. No nieźle, to fajnie zrobił. O, co? Rębi czerep? Co to za broń w ogóle jest? Jaka dobra broń! 40-70 obrażeń. What the fuck? No, powiem wam. Kurde, tak myślę sobie założyć tą broń, ale... O, dlaczego to zamknięte było? Znaczy otwarte było? Fajnie. Takie coś mi się podoba, kurde. Żeby wszystkie skrzynki były otwarte, to by było... Zawaliście. Jeszcze nie skończyłem na ten temat, jak ktoś chce sobie z nich zaglądać na ten kanał. Powiem wam, że miał też, no, ostatnio... Ostatnio miał właśnie też problemy. A jak ja mam skoczyć na to? What the fuck? Aha. No fajnie, tylko jak ja mam, kurde... Na ten... Aha, spoko, fajnie. Aha, kurde, teraz nie wiem jaki to jestem. Oj, wytrych się złamał. Ojajajaj. Ajajaj. Oj, lera jasna. Dobra. O, ogniste strzały mamy, fajnie. No, fajnie, elegancko. Oj, mało się nie wywróciłem. Kurde, aj, 11 punktów za mało zręczności. No, trochę lipnie. Dobra, wróciłem tu z tego powodu, że możemy go sobie sprzedać za ile? Za 2000 właśnie, sobie go sprzedamy pewnie, ale... Jeszcze sobie pomyślę, do... Jak będę nagrywał kolejny odcinek, jak coś. Tu coś mamy jeszcze? Nie mamy, dobra. Dobra, nic tu jeszcze, nic tu nie mamy takiego ciekawego i wracamy sobie już do Corinis i idziemy chyba do... Chyba do Lorda Hagena, tak mi się wydaje już powoli. Powolutku drugi rozdział się zaczyna, fajnie, powiem wam. Dopiero po 34 odcinkach. No ale niestety, mogłem wcześniej, no ale... Tak się złożyło. No wiecie, każdy gra... No wiecie, każdy gra ze swoim umiarem, co nie, i jak chce, bo na przykład różnie nagrywają, wiecie, niektórzy to wiedzą wszystko, na przykład, albo nie wiedzą, ale też umią bardzo dobrze grać, na przykład, bo na przykład, dajmy przykład Sarge, co nie, na przykład Sarge, kurczę, dajmy sobie na przykład, nie wiem, Wiedźmina trójkę. To tylko plotki. Na przykład Wiedźmina trójkę, taki przykład dałem, taki.
byle jaki, znaczy, no nie, może nie jest byle jaki, ale dobry, jakiś znaczy, jest na przykład, skończył tego Wiedźmina. Nie zasłużył sobie na rzeczywiście skończył tego Wiedźmina. Zostawisz jeszcze klawisze? Kurde, siostra mnie wnerwia znowu, ja nie mogę. Zostaw mnie, teraz nagrywam. Na przykład teraz skończył. Teraz cię mam. Oj, idź tam. Kurde, zostaw te klawisze, ja gram teraz. Dobra, to nie do was, tylko do siostry, wiecie. Siostra wkurza mnie. A jak? Najlepiej to trzeba być samemu w domu i... No zostaw to już, kurde. Zostaw to ty. Lero, ty jedna, ty. Wiem, że mnie ktoś goni. Sentenza, kurde, pajac jeden. Dobra, na przykład Sarge skończył, jeszcze nie skończyłem, boże, mówię cały czas o tym Sarge'u. Skończył na przykład Wiedźmina, kurde, sam już nie wiem, nie orientuję się. Chyba 2 miesiące, co nie? Dajmy na przykład takiego... nie wiem. Judy na przykład. No, dajmy. On jeszcze nagrywa tego Wiedźmina, wiecie? Jeszcze Wiedźmina tego nagrywa. No, widzicie, każdy gra... Jeszcze cię dorwę! No idź, na co ty czekasz, bezi, kurde, ja nie mogę. No, oczep się ode mnie, kurde, pawianie ty jeden. O nie! Kurde, goni mnie, czy co? Kurde, ja się go boję teraz, tego sentenzy. Ale chyba już nie... Nie pójdziemy do tego miejsca, do tych najemników, bo on będzie mnie gonił cały czas. Wiecie, jak to jest. Dobra, się uzdrówmy się. Dobra. Na przykład niektórzy nagrywają, wiecie, różnie. Każdy ze swoim umiarem i zależy... Na przykład, no, nagrywa każdy ze swoim umiarem i zależy... Zależy ile minut, wiecie, jak to jest. Bo na przykład Sarge nagrywał, powiem wam, różnie, wiecie, ale czasami były też odcinki. Ja tam za bardzo nie oglądam, bo nie chciałem, wiecie, spoilerować sobie. Nagrywał... Czekajcie... minimalnie, czy maksymalnie, po 40 ileś minut, co nie? No na przykład niektórzy też nagrywają po godzinie. Na przykład, nie wiem, Graba. O, dajmy na przykład taki przykład. To on, kurde, jeszcze nie skończył tego. No wiecie... Nie wiem, czy ten Graba sobie specjalnie nie kończy tych gier, czy co. Bo to też trochę, powiem wam, wkurzające. Bo jak ktoś na przykład zaczyna grę, musi ją skończyć, co nie? Bo ja na przykład zacząłem Gocika, no to ja muszę go skończyć, co nie? Taki jest mój obowiązek, ale nie do końca, wiecie? No mogę sobie w każdym momencie ją przerwać. No ale w tym wypadku ja nie chcę, wiecie? Bo Gocik, no moja ulubiona gra jest. No i ja chcę go, kurczę, szybko go skończyć, wiecie. Ale my chyba go dopiero skończymy, jeszcze tak powiem wam, może jeszcze ostatnia data zakończenia to pewnie będzie dopiero po nowym roku. Zobaczymy jeszcze, bo po nowym roku ponoć będę miał dłuższy weekend, znaczy no, wolne. Weekend może być też, takie wakacje dwutygodniowe, czy trzy chyba, no dwutygodniowe dajmy tam, taki przykład, to będzie trochę więcej filmów. Może się będzie pojawiało więcej, ale nie do końca. Zobaczymy jeszcze, jak tam to wypadnie. Zobaczymy, jak to nam wypadnie, ale zobaczymy, kiedy skończymy tego Gucika. Bo tak sobie go najszybciej skończyć tego. No właśnie, te stare serie, wiecie. No, nie wywiązałem się z obowiązku mojego i no muszę skończyć te gry, wiecie. Bo niektórzy to mają, wiecie, serdeczniej, no, w 4 literach. Czy skończyć, czy nie skończyć. No ale każdy, kurde, wiecie, ma swoje obowiązki też, na przykład domowe. Ale wraz z nią odeszły także drzewa i zwierzęta. Boże, co ty watras, kurde, pieprzysz, ja nie mogę. Jezu, gada jakaś dziewczyna i co, Boże, Jezu. Ten watras to też ma... Narąbane w głowie, jak nie wypił pewnie z kilka piw, kurde, i coś pieprzy, nie wiadomo nie co. Nie zasłużył sobie na to. Nie wiem, kurde.
Ode mnie nikt się oj, te watrasy, kutasy to są kurde wredne. Nie lubię ich. Nie lubię tych magów wody w ogóle. W ogóle nie lubię. Ale trzeba się przyzwyczaić do tego gotika, wiecie. W Wiedźminie na przykład jest najgorsze, to są te. Pracuje niemal przez cały dzień. W jedynce byli najgorsi właśnie, wiecie kto? Elfy właśnie. W dwójce te Kedwenczycy. Lepiej by było, gdyby chyba. A w trójce chyba Nilfgaardczycy, tak mi się wydaje. Stój! Tylko osoby w... Jestem mag... Tak, oczywiście! Wybacz mi, wybrańcze! No wiem. Wykonuję tylko polecenia! No, dziękuję. No, wreszcie drugi rozdział, zawaliście. Słyszałem już o tobie. Nie. Lothar doniósł mi, że chciałeś ze mną rozmawiać. Jesteś tym obcym, który domaga się oka i nosa. Jestem Lord Hagen. No, królewski paladyn, jakbym nie wiedział. Wojownik wow, w służbie Inosa hello. I namiestnik Kor... Jestem zajętym człowiekiem. Więc nie marnuj mojego czasu. Mów od razu, co cię tu sprowadza. Ha! Armie ciemności zbierają się w pobliżu miasta, w górniczej dolinie. W dolinie? Wysłałem tam oddział moich ludzi. Doniesiono mi, no. Że... Ale pierwsze słyszę o armiach ciemności. A demony, arcydemony, kurde, co to stado będzie? Stado smoków, którym towarzyszy horda równie groźnych i... Smoki? Stare pisma głoszą, że ostatnie smoki widziano setki lat temu. Dlaczego miałbym ci u... Tu nie chodzi o to, czy mi wierzysz, tylko czy możesz sobie pozwolić, żeby mi nie teraz wierzyć. Teraz ten... Dopóki nie przedstawisz mi jakiegoś to dowodu, teraz, nie wyślę tam żadnych nie? Nowych jego ludzi. Twarz, ale ona jest spikselowana, ja nie mogę, ale piksele widać na tym. O kurde, no niestety. Nie no... Serio, kurde. U Beziego, tak powiem wam, kurczę, nie widać tych pikseli, u niego to widać. No serio. Takie kurde oczy, takie kurde, nie wiem, Minecraft po prostu, Minecraft. A więc mam ci dostarczyć dowodów? Dokładnie tak. Dowody, zejdź przełęczą fajnie. Do górniczej doliny. Dobra. Na miejscu. Poszukaj naszej ekspedycji, a gdy ją znajdziesz, porozmawiaj z kapitanem Garondem. Garon. Jeśli no, ktoś może coś też, powiedzieć fajnie. O tej sytuacji, to właśnie on. Jeśli Garond potwierdzi twoje słowa, będę skłonny ci zaufać. Czy to znaczy, że przekażesz mi oko Inosa? Oko Inosa. Niech będzie. Przynieś mi niezbity dowód, a dopilnuję, żebyś kurde, dostał ten amulet. Się przypomniała Cleavera. Mam na to twoje Cleaver, słowo? Zaufaj mi. Tak. Masz moje... Zaufaj mi. Przypomina mi się GTA 4 też. Co ta ukraińska piosenka była, ta... nie pamiętam już jak ona się nazywa. Wiem, że ona występowała w tym... W jakiejś tam przeróbce tego, Dalmatyńczyków 101 właśnie. I właśnie do, z tego filmu do, ten... znajomy mi właśnie powiedział. Ja to kiedyś oglądałem, to jest nawet... Dobra przeróbka nawet, cywalista, podoba mi się. Co ci wiadomo na temat Oka Inosa? To święty artefakt. Stare przepowiednie łączą go ze smokami, tak jest. Ale głoszą również, tego dowiemy się dopiero że tylko wybraniec Inosa może nosić nie, ten amulet. Nie, w którym rozdziale, kurde, nie wiem, ja tam rozdziału za bardzo na pamięć. Więc może będziesz mógł założyć oko. Oko. Łoko. Jak mam się dostać na przełęcz? O kurde, dam ci klucz nie, do bramy prowadzącej na przełęcz. Dalej, musisz jednak radzić sobie sam. Tej drogi pilnują stada orków. Niech Inos... Co was sprowadza do Korinis? Wysłano nas z misją wagi państwowej. Otrzymaliśmy rozkaz od samego króla Robara. Mówiłem ci już, że wysłaliśmy... Dobra, wiem, o właśnie. Co twoi ludzie robią w górniczej dolinie? No dobrze. Konia falą. Skoro i tak się tam udajesz, mogę ci chyba powiedzieć. Moi drodzy. Chodzi żarty o magiczną żartami, rudę. Poza dzięki to, niej możemy jeszcze wygrać tę wojnę. Bez oręża wykonanego. A na tej wyspie znajdują się ostatnie kopalnie, do których mamy serio? Jeszcze dostęp. Wracamy na kontynent, gdy tylko... A więc przegrywamy tę wojnę? I tak powiedziałeś. Nie, wygrywamy. Jezu, zbyt Boże, wiele. Beziar, gdzieś tępy jak... Nie wiem co. Nie będę mówił już.
Do wody, dobra. Teraz chwila. Idziemy do... Cholera jasna, gdzie mam teraz iść? Do Watrasa, kutasa, właśnie, prawda. Tak czy nie? No dobra. Aha, dobra, i teraz... Chwila, nie do końca zaczniemy... Nie pójdziemy do doliny tej górniczej, tylko pójdziemy do zapomnianej doliny budowniczych. Ponieważ chcę troszkę się wzmocnić też. Dobra. Okej, dobra, teraz idziemy. No, do Watrasa mówiłem. No, a jak? A jestem, kurde... Mistrz, wiem do kogo mistrz. Bo widziałem to już. A, teraz wstąpimy do tego. Do wodnego kręgu, fajnie. Powiem wam, że to jest najbardziej... Najfajniejsze to jest w ogóle, ten wstąpienie do tego wodnego kręgu. W ogóle to jest fajne. Podoba mi się nawet, powiem wam to. Bo... Czekaj, my jesteśmy magiem, arcymag, to jest to samo? Nie, to nie jest to samo. Mam wiadomość dla mistrza Izgarota. Co? Strzeże on kaplicę przed klasztorem. Jeśli podejmiesz się wykonać to zadanie, będziesz mógł... A co mogę wybrać? Możesz na mnie liczyć. Świetnie. Zabierz zatem tę wiadomość i gdy dostarczysz wiadomość, otrzymasz od... No dobra. What the fuck. Daj mi lodową strzałę, wybieram zakręcie odrabiające. No to sobie wezmę. Daj mi lodową... Dobrze. Ruszaj te... O, fajnie. Mam dla ciebie... O! Mam dla ciebie kolej... Świetnie! Przyjmij w nagrodę... O, dziękuję! Watras, Arcis... Fajny gościu, powiem wam. Powiem. Dobry gościu, dał mi dwie mikstury. No, nieźle. Kurde, noc jest! Po co ja wychodzę za bramy Korinis? O Boże, serio? Czekajcie, tu ktoś jest, czy nie ma nikogo? Czego tu szukasz? Uj. Mądra decyzja. Chciałem się tylko przespać. Znaczy w łóżku. Pff. Ja też gadam, kurde. Mogę zajmować. Tu mogę sobie wejść, to nie? Hanna Mostowiak. Wow. Nie widziałam, że ona tutaj występuje w gociku też. Wow. Która wpadła w kartony. Jak ktoś wie. Z przeróbek YouTube'a. Wiecie. Przeróbki. Przeróbki są najlepsze. Najlepsze są przeróbki. Co uciekasz ode mnie? Kurde, nic ci nie zrobiłem. Naprawdę sama widziała. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Dobra, idziemy dalej, idziemy do mistrza. Czek, dobrze idę. Myślałem, że się pomyliłem już. Jednak dobrze idę. Ile ten odcinek trwa? Oj, nie wiem ile ten odcinek trwa. A jeszcze troszkę pogramy sobie. A co tam przed... Na wieczór. Co tu robi wilk? Do jasnej ciasnej. Jak modziołem! Wy to widzieliście? O nic kurde! Nie ma, znajdę. O kurza twarz! No powiem... Zajebiście! Jestem w dobrej formie. A co tu robią do jasnej ciasnej? Co tu robią wilki? What the fuck? Co one się zrespiły znowu? No nie wierzę. To jasny i ciasny. O ty skurczynie. Pięknie, widzicie jak to... Kurde. Szkoda, że jest taki system walki. Walk, znaczy. Kurde, szkoda. Myślałem, że będzie lepszy w tym gotiku, no ale... Nie będzie już lepszy. Nie zmieniał to w twórcy gry. O właśnie, ja wam chyba to mówiłem już kilka razy, że nie mogę się doczekać na premierę Alex. Nie wiem, czy ktoś będzie grał, czy nie. Z tych... z moich widzów. Może pogracie sobie, nie wiem, zobaczymy. Czy wam komputer będzie, no... wspomagał. Czy będzie dobry, wiecie, na tą gierkę, bo nie wiadomo, jakie będą wymagania. Bo premiera dopiero będzie... Chyba w 16 roku dopiero. Trochę późno. Znaczy trochę... Boże, co ja mówię? W
sam raz powiem. Bo pokończę tę serię właśnie i nie będę nic miał na nagrywania właśnie. Zobaczymy, czy ile ta gra będzie kosztować. Zobaczymy. Zobaczymy sobie z ciekawości, może sobie kupię, nie wiem, zobaczymy jeszcze. A tu mamy, aha, tu jest na te, na wytrychy, to ja nie będę zużywał wytrychów, po co? Wytrychów mam i tak chyba bardzo dużo, co nie, czy nie? 57. Szkoło, mało trochę, powiem wam. Myślałem, że będę miał ze 100. Ale nie będę płakał, co nie? Nad rozlanym mlekiem, tak jak mówią niektórzy. Teraz mam iść... A, do klasztoru, tu mogłem pójść... Kurde, mogłem inaczej pójść. Ojeju, też się pomyliłem. Ojajajajajaj. Tędy do klasztoru? Tak jest, dobra. To mamy tego, Rukara, ta... Rukar mi niepotrzebny za bardzo teraz, po co mnie on? Ale nie mogę się doczekać... Nie, serio powiem wam, że nie mogę się doczekać do tej... Czekajcie, tu... Nie, dwa wilki, serio, nie! Kurde! Gdzie są te wilki? Dobra, czekajcie, sobie uzdrowię życia najpierw, może. Byłoby najlepiej. Tak. Ty, co? Ja będę się, kurde, z nimi... pieprzył, jak mogę tak zrobić. Kurde, nie mam many, serio, a mnie on bije, kurde. What the fuck? No co ty to pierdzielasz? No, pięknie, widzicie jak tu nie robiłem pięknie, kurde. Niczego tu nie znajdę. Ale nie, serio, nie mogę się doczekać, powiem wam, z chęcią. Szczerze też powiem wam. Nie mogę się doczekać do tej premiery gry. What the fuck? Masz, kurde. Masz, ty polno bestio. Nie, goni mnie, goni mnie, goni mnie. Kurde ty! Łok pięknie, kurde, ale fajnie zadałem jej obrażenia dużo nawet. Nic tu nie ma, czego tu nie ale znajdę. Ale mi odjęła, kurde. Walona. Polna bestia. Kurde, mocne to powiem wam też szczerze. Mocne są te stworzenia też nawet. Czekajcie, to będzie 41, co nie? Będę zapisywał teraz na różnych slotach, ponieważ może się gra stresować też. I nie będę mógł... Wiecie, nie będę mógł czytać gry w ogóle też, bo tak się działo też, pamiętam. Warto zapisywać na tych różnych slotach, wiecie? W Gothiku 3 tak mi się wydaje, że tak nie było, wiecie? Nie zobaczyłam takiego błędu. Wójcie zobaczymy w jedynce właśnie, coś takiego jest też. A w trójce nie ma. Nie wiem jak w czwórce, bo nie grałem. I nie będę grał. Potem ktoś się kiedyś też się pytał, chyba przy serii. Chyba przy Gothiku trójce chyba ktoś się pytał też. Chyba Coffee TV. Czy coś takiego, nie wiem, nie pamiętam już za bardzo. Niech in... Albo ten, Skadryl? Nie wiem, nie pamiętam już za bardzo, wiecie? Mam wiadomość od Watrasa. Co to za wiadomość? List. Proszę, oto on. Chcę ci coś zrobić. Dobrze. Możesz powiedzieć Watrasowi, że odebrałem jego wiadomość. Przyjmij jako zapłatę te magiczne mikstury. Dziękuję. Oj, dobra, idź już. Niechaj. Idź, dobranoc. W Garocie. Dobra, wracamy do Watrasa. I chyba będzie już ten... Znaczy... W kolejnym odcinku pewnie przyłączymy się dopiero, bo zaraz będę musiał kończyć. Ale drugi rozdział jest. Dobrze. Jakbym nie miał drugiego rozdziału, to by było źle. Czy byłbym też... No wiecie, zawiedziony tym... tą informacją. Bym płakał, że jeszcze nie przeszedłem drugiego rozdziału. Ale przeszedłem. Dobrze. Jakby nie było dobrze... To by była lipa. Ale przeszedłem.
A właśnie, jeszcze nie skończyłem nad tym. What the fuck, co to kur... Puh. Ale tu... What the fuck, serio? Ale to słabe, Boże. Ja mam prawie już 9 poziom. Wow, fajnie. Podoba mi się już to. Dobra, a jeszcze manę muszę sobie zwiększyć. No tak, prawda, zapomniałem. A jeszcze trzeba było, przydałoby się manę zwiększyć też, co nie, moi drodzy. A to w kolejnym odcinku sobie dopiero zwiększymy. No nie, Boże, jeszcze krwopijce! Co za... Ty cholero jedno! Ale ją odejmuję, no powiem wam. No daj słuko ty! Ja pierdzielę, jak... Co, gdzie ta słuch? Gdzie? Co, gdzie? Jak ja tych krwopic w jedynce i w dwójce nie cierpię. W trójce ich... Nawet lubię atakować, ale w... Tu wygląda jak kurde, jak demony, powiem wam. No, ty cholero. Atakuj, a nie będziesz stała tylko. No, pięknie, kurde. Pięknie. Nic tu nie ma, czego tu nie znajdę. Oni nic nie mają, serio. To słabo mają. Nic nie mają. W trójce nie wiem, czy coś mają. Nie wiem, zobaczymy. Dowiemy się dopiero w trójce. Bo ja tak za bardzo nie patrzyłem, powiem wam. Czy... Nie, ona ma jakieś te, żądło chyba. Jak można się też nauczyć tych zdolności właśnie w trójce. I dopiero będzie można ich, no, korzystać z tych nauczonych zdolności. Ale to dopiero w trójce będzie. Oj, przepraszam wam, przepraszam was. No i mnie przepraszam, bo no, odcinko pyknąłem, ale nic się nie stało. No niestety, piłem sobie herbatkę teraz, znaczy, wodę z cytryny, no wiecie. Ale taka jakaś taka słona jest. A siostra kurde świnie udaje. A jest taka gra nawet. Co tam swina czy jakoś tak na tym było, na gry online. Jest właśnie coś tam na ten. Wiadomo, znaczy pfu. Znaczy jest napisane właśnie na gry online. Doprawdy? Z tego roku. Jakie wymagania czy coś? A będzie jeszcze gorzej. O, a kotecek się myje, ale fajnie. O, koty było się myją. Nie tak jak mówisz. Muszą. Ale koty są dziwne. Ale nie będę obrażał tych, co mają. Bo pewnie każdy ma. No. Dostarczyłem. Przyjmij więc moje podzięki. Co? What the f... Czekajcie. Po co mi bryłka rudy, jak tu... Przecież złotem się płaci, no what the fuck. Au, aż mi dupa zmilkła od tego siedzenia. Kurde, jestem przyzwyczajony, powiem wam, do tego mikrofonu starego, wiecie? Ponieważ tak. Musiałem bliżej siedzieć, znaczy biurka, a ja mam przecież przy sobie teraz mikrofon, no tak. To po co ja mam tak blisko monitora siedzieć, jak ja mogę, kurczę. Sobie siedzieć wygodnie, oprzeć się mogę, kurde, na krześle, a nie będę jak stary dziadek siedział, co nie? Teraz... Powiedz mi, nie musisz wiedzieć co nieco mogę. What the fuck? Co do... Tak? Powiem czego się do... Niestety... Fajnie. Czekajcie, gdzie mam teraz iść? Kurde, nie wiem. What the fuck? Serio? A skąd mam wziąć? Co? To jest to? Zamorskie... I wielki... zobaczy, Ładanos, że prysła równowaga między ładem i chaosem. Ta, i zaklął Inosa, by ten odebrał człowiekowi... A, to ja mam... O Jezusie, powiedz, nie musisz, Boże, co ja zrobiłem? Kim są? Tego dowiesz się z pewnością. Aha. Gdzie są ma... Badają ruiny, zakładam. No dobra, to mnie tam... Czym się tak stoimy? Gdyby które staramy się utrzymać... dobra. Nic ciekawego się nie dowiedziałem. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.